Kochani, istnieje taka stara prawda, że lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło. Natomiast pewna moja znajoma rozszerzyła tę prawdę o jeszcze jeden dodatkowy wątek. To znaczy, zauważyła, że jak czegoś nie weźmiemy, to nie znaczy, że to będzie leżeć i się zepsuje, bo to, że jeżeli ja na przykład widzę jabłko, ja tego jabłka nie zjem, to nie znaczy, że się ono zepsuje. Może znaczy coś zupełnie innego. Jeżeli ja na przykład widzę, że leży na ulicy 100 zł, to jeżeli ja się po niej nie schylę, to nie znaczy, że te 100 zł spleśnieje. To może znaczyć coś zupełnie innego. I dlatego moja znajoma, niezwykle mądra kobieta, może nie bardzo wykształcona, ale za to bardzo mądra, w przeciwieństwie do niektórych kobiet, które są bardzo wykształcone, natomiast niekoniecznie mądre. Ale to jest zupełnie inny temat na inny film. I dlatego moja znajoma stwierdziła, że naczelną zasadą kobiety, która pretenduje do miana księżniczki, jest: bierz, bo jak nie weźmiesz, to inna weźmie. I kochani, chcę wam powiedzieć, że ta kobieta ma rację. Ona do roli księżniczki już pretenduje od bardzo wielu lat i niech tak zostanie.